Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Taksi Mini Serce. Z nami dojedziesz wszędzie. Zapewniamy bezpłatny wjazd na teren szpitali i obsługę sanatoriów. Tylko nasze taksówki mają wyłączność na postój na dworcu miasto. Dysponujemy również busami nawet do 6 osób. Bezpieczeństwo i wygoda to nasze atuty. Miasto Świebodzice i agencja koncertowa Applause Planet zapraszają na Rockfest. 6 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej w Świebodzicach. Zagrają Dywersja, Magama, Riverside, Koma, Strachy na Lachy oraz zespół Kocis z Pawłem Małaszyńskim na wokalu. Cześć, z tej strony Paweł Małaszyński z zespołu Kocis. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników ostrego rockowego grania już 6 kwietnia do Świebodzic na Rockfest. Czeka nas 118% czystego rock'n'rolla, także widzimy się 6 kwietnia w Świebodzicach. Więcej informacji o koncercie na applausplanet.pl. Patronat medialny, telewizja twoja. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją od ponad 10 lat sprawuje minister edukacji narodowej. Odyseja Umysłu obecna jest w Polsce od ponad 20 lat. Pierwsza drużyna rozpoczęła pracę w 1989 roku, a pierwszą krajową edycję konkursu zorganizowano w roku 1992. Uczestnicy Odysei Umysłu w oparciu o własne działanie i doświadczenia kształtują kompetencje intelektualne, akademickie, społeczne i liderskie, bardzo pożądane w nauce szkolnej, rozwoju zainteresowań i przyszłej pracy zawodowej. Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Sądząc po zachowaniu, możemy śmiało zmierzyć się normalnie. Parę tysiąc chwilę. Barbie, jesteś stanowczo nienormalna. Janku, teraz ty. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciakom własnych pomysłów. Świat zmienia się coraz szybciej, nowej wiedzy przybywa bez przerwy. Nie da się wszystkiego nauczyć na pamięć, zaś to, co jeszcze niedawno wydawało się pewne, już wkrótce może okazać się nieaktualne. Outfit! Outfit!
Postęp naukowo-techniczny ma niespotykane dotąd tempo, a społeczeństwo jutra będzie inne niż współczesne. Dlatego nie da się do końca przewidzieć problemów, jakie niebawem będą musieli rozwiązywać ci, którzy obecnie chodzą do szkoły. Praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to kompetencje kluczowe w XXI wieku i umiejętności, które można rozwinąć. Przed Odyseuszami stawiane są wyzwania, które wymagają łączenia wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów. W Odysei Umysłu dzieci i młodzież uczą się marzyć odważnie i w oparciu o cele, myśleć samodzielnie i nieszablonowo i tworzyć rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Zespoły, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na eliminacjach regionalnych, awansują do finału ogólnopolskiego. Drużyny, które na finale zajmą drugie miejsca, mają prawo reprezentować nasz kraj na festiwalu europejskim, zwycięzcy zaś na finałach światowych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto na każdym etapie konkursu może zostać przyznana jedna lub więcej nagród. Nagroda Omera za postawę fair play i nagroda Renata Fuska za wybitną kreatywność. Chcąc jak najlepiej wypaść na konkursie, uczestnicy pokonują lenistwo i ćwiczą konsekwencje, przełamują zahamowania, odkrywają swoje możliwości. Współzawodnicząc z innymi uczą się dbać o szczegóły i nie poddawać przy niepowodzeniach, konstruktywnie kierować emocjami i grać fair. Korzyści z udziału w programie są uniwersalne, bo odyseusze rozwijają postawy i umiejętności na całe życie. Od dzieci utalentowanych po młodzież, ze środowisk społecznie zagrożonych, od przedszkolaków po studentów. Wszyscy stają się bardziej niezależni, przedsiębiorczy, otwarci i pewni siebie. Dlatego w Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą. Tegoroczny konkurs był niezwykle wymagający. Wystartowało w nim aż 388 drużyn z całej Polski. Przez dwa dni podzieliliśmy efekty pracy 118 najmocniejszych zespołów. Podziękujmy tym, którzy stanęli przed trudnym wyzwaniem oceniania często spektakularnych wytworów waszej wyobraźni. Najpierw podziękujmy sędziom, które kręcą wypałaczki, słomki, stopery i karty odpowiedzi. Wielkie brawa dla jury problemów spontanicznych! W tym roku do rozwiązania było 5 problemów. Pierwszy to zwierzaki składaki, drugi e-mailowe impresje, trzeci przebojowa architektura, czwarty z górki strukturki, piąty zawiłości normalności. Witają wciąż porucznikom rąkową naszą serietą. Wszystką, co powiedzą, mogą być użytą przeciwko tobą. Rozumiem cię i tę pracę, ale zrobiłam. Podejrzewają cię o mówieniu E. Zapanowało wielkie oburzenie, gdyż pokliwa żaba wydała z siebie E. Jakie L? Przebijmy to i puśćmy w złożonym tempie, tak aby wszyscy z was zobaczyli, gdzie żaba popełniła błąd. Podejrzewają cię o mówieniu L. W tym roku obie wałbrzyskie drużyny rozwiązywały problem numer 5, czyli zawiłości normalności. A teraz przed państwem niesamowity występ Afromerfach! Ja uwielbiam go, bo on tu jest i ma fachy gładkie. Kto się dowie, że wolę go i w fachę go pogłaszczę. Wałbrzyskie drużyny z publicznej szkoły podstawowej nr 15 już po raz trzeci z rzędu dostały się do ogólnopolskiego finału. Lepiej nam teraz poszło, jeśli chodzi o humor, bardziej, bo najmniej pani powiedziała. Na koniec pytanie, nie zdarza was to, żeby wziąć udział w przyszłym roku?
motywuje. Nas motywuje, żeby w końcu spełnić to marzenie. Jeżeli tak. Tylko motywuje się nam trener. No właśnie. Bawiliśmy się świetnie, tak? No, daliśmy z siebie wszystko, co potrafiliśmy. Tak. To jest zdecydowanie radość, zabawa, totalny luzik. Bo tutaj nie przyjedzie po zwycięstwie, przyjedzie po dobrą zabawę. Najważniejszy jest, to najbardziej atmosfera. W tym roku jeszcze nie udało się zdobyć przepustki na europejski festiwal czy światowy, jednak w Odysei Umysłu każdy jest zwycięzcą. Wałbrzych otrzymał do użytku ostatnią partię autobusów Solaris Urbino, zakupionych przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe. Spełniliśmy tym samym warunki umowy zawartej z gminą Wałbrzych na świadczenie usług w komunikacji miejskiej na obszarze właśnie gminy Wałbrzych. To oznacza, że aktualnie po drogach Wałbrzycha i okolic jeżdżą i będą jeździć wyłącznie nowe fabrycznie autobusy. Dzięki czemu już od 1 kwietnia miasto stało się jedynym w Polsce posiadającym zupełnie nowy fabrycznie tabor autobusowy. Cieszę się bardzo, że Wałbrzych jest pierwszym i jedynym miastem w Polsce, które ma tylko nowe fabryczne autobusy. Potwierdzamy, że te autobusy są naprawdę bardzo nowoczesne i technicznie doskonałe. Są one przyjazne dla pasażerów, wyposażone są w dynamiczną informację pasażerską, są one wyposażone w sieć Wi-Fi, która zapewnia darmowy internet, są bezpieczne, są ekologiczne i naprawdę technicznie na bardzo wysokim poziomie. W niedalekiej przyszłości nastąpi także współpraca komunikacyjna z osiennymi gminami aglomeracji wałbrzyskiej, do których niebawem dojeżdżać będą wałbrzyskie autobusy. Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Rybnica Leśna to kolejne gminy po Jedlinie Zdrój, które wyraziły chęć współpracy. Cieszę się również z tego, że za kilka tygodni te autobusy będą jeździć również do Boguszowa Gorc, do Czarnego Boru, Głuszycy, Rybnicy Leśnej, kontynuując ten projekt aglomeracyjnego transportu publicznego w aglomeracji wałbrzyskiej. Również jak zapowiada gospodarz Wałbrzycha, już niebawem pojawią się także nowe przystanki. Za kilka tygodni pojawią się nowe przystanki autobusowe, tablice informacyjne. Wspomnę tylko, że jako pierwsze miasto w Polsce na taką skalę mamy również konduktorów, tych, którzy pomagają pasażerom. Dzień dobry pani się tutaj ukłoniła, ładnie, tak jest. Mamy program, który powoduje, że autobusy powinny stać się realną alternatywą dla prywatnego samochodu, który przecież nie jest najbardziej ekologiczną formą transportu w mieście. Na wieść o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1,6 miliarda euro z Unii Europejskiej na najbliższe lata rozgorzała dyskusja w środowiskach przedsiębiorców o tym, iż tych pieniędzy jest stanowczo za mało. A jeśli jest ich za mało, to istniała realna groźba, że miejscowości poza Wrocławiem, w tym Wałbrzych, otrzymają unijnego finansowego wsparcia jeszcze mniej. Informacja o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1,6 miliarda euro została już zweryfikowana. My bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Przygotowaliśmy 41 projektów z całego Dolnego Śląska, żeby pokazać, że przyjęty wskaźnik no, nie jest najszczęśliwszy i że tutaj na Dolnym Śląsku dobrze wydajemy te pieniądze. Urząd Marszałkowski ostro po tych informacjach zabrał się do pracy, przyczyniając się znacząco do tego, że minister rozwoju regionalnego dołożyła Dolnemu Śląskowi 370 milionów euro. W tej chwili na Dolny Śląsk mamy 2 miliardy 7 milionów, to był ten nasz plan minimum, który osiągnęliśmy, ale będziemy również z innych szuflad chcieli pozyskać środki jeszcze na Dolny Śląsk, choćby wprost dla aglomeracji wałbrzyskiej, o co starają się tutaj wszyscy liderzy z prezydentem Szalemajem na czele. Teraz kolejna mrówcza praca i lobby naszych przedstawicieli w Urzędzie Marszałkowskim o to, by pieniędzy tych ściągnąć jak najwięcej do naszego regionu. Na pewno bardzo jest ważna aktywność, w ogóle pomysły i to jest
jakby gwarancja tego, co tu się dzieje w aglomeracji Wałbrzyskiej i rzeczywiście został wyzwolony taki duch na tak do przodu, żeby to realizować. Natomiast rzeczywiście trzeba pilnować interesów i chcę powiedzieć, że każdego dnia na zarządzie, kiedy stawiona jest sprawa Wałbrzycha, to niekiedy słyszę od kolegów znowu Wałbrzych, więc to i próba jest czasami, no, żeby przynajmniej zmniejszyć środki, a czasami przesunąć to na nie wiadomo kiedy, więc na pewno trzeba tam trzymać swoją rękę i nigdy nie myślałem, że od kuchni, że pilnowanie tych spraw wałbrzyskich tak naprawdę może się odbywać dopiero w łonie zarządu, a nie na sali sejmikowej. To jest prawda i to jest dla nas nauczka przy wszelkich innych koalicjach w przyszłości, bez względu na szyldy polityczne. Geograficznie powinniśmy zawsze tutaj kierować się w stronę takiego kandydata. Wydawać by się mogło, że podział finansów na Dolnym Śląsku na poszczególne miejscowości przebiega prosto i bez problemów. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, jest to długi i żmudny proces. Wykładów o księżnej Daisy von Pless, rodzie Hochbergów oraz historii Zamku Książ mogli wysłuchać uczniowie zespołu szkół nr 7 w Wałbrzychu. Konferencja była jednym z elementów projektu dotyczącego słynnej arystokratki, który realizowany jest w placówce. Wpisała się także w obchody roku księżnej Daisy na Dolnym Śląsku. Daisy, a raczej Maria Teresa Olivia Hochberg von Pless, była angielską arystokratką, która poślubiła majętnego księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XV. Znawcy twierdzą, że księżna, która na stałe osiadła na Dolnym Śląsku, wprowadziła do regionu powiew świeżości, poczucie estetyki oraz piękna. Szczepiła tutaj na ten grunt dolnośląski pewne cechy swojego wychowania, wychowania w wiktoriańskiej Anglii, czyli pewnego luzu, pewnej swobody. Jej działalność charytatywna jest bardzo ważna, bo nie zapominajmy, że to ona zrobiła bardzo dużo nie tylko dla Zamku Książ, dla swojej siedziby, ale przede wszystkim dla tego miasta. W Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych miała miejsce konferencja dotycząca słynnej arystokratki. Uczniowie mogli dowiedzieć się nie tylko o życiu i działalności księżnej. Wykłady przytaczały także historię Zamku Książ oraz opowiadały o dziejach i korzeniach rodu Hochbergów. Z okolic Lipska, z Saksonii w XII, w XIII wieku na Śląsk przybyło kilku przedstawicieli. Trudno ich powiązać. Być może były to, jakby mieli między sobą jakieś związki rodzinne, no na pewno, tylko nie wiadomo jakie, czy to przyjeżdżali bracia, czy kuzyni. W każdym razie pojawili się, proszę Państwa, w tym XIII wieku tutaj już. W Zespole Szkół nr 7 realizowany jest projekt pod nazwą Daisy, piękny symbol minionego świata. W jego ramach uczniowie placówki mieli okazję m.in. odwiedzić Zamek Książ i wziąć udział w specjalnej prelekcji. Podczas konferencji podopieczni szkoły zaprezentowali się także w specjalnym programie artystycznym. Ostatnia tajemnica Rize, czyli rekonstrukcja bitwy pomiędzy żołnierzami hitlerowskich Niemiec a Armią Czerwoną, została nominowana do wydarzenia historycznego roku 2012. Wielkie widowisko, które rozegrano w kwietniu ubiegłego roku na terenach kompleksu pałacowo-hotelowego Jedlinka, dostało się do finałowej dwunastki plebiscytu zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski. Ostatnia tajemnica Rize było niespotykaną na tę skalę imprezą rekonstrukcyjną w regionie. Żywy teatr historii podziwiało parę tysięcy osób, które spotkały się na terenach Pałacu Jedlinka. Potężne skutki turystyczne, zainteresowanie naszym rejonem, także wszyscy ci, którzy turystykę uprawiają na naszym terenie, na dzisiejszej imprezie ogromnie skorzystali. Wydarzenie przypominało o bitwie, która rozegrała się pod koniec II wojny światowej pomiędzy III Rzeszą a Armią Czerwoną. W tym czasie hitlerowcy próbowali zatrzeć jak najwięcej śladów podziemnego, tajemniczego kompleksu Rize. Gdy Rosjanie wchodzili na tereny dzisiejszego Walimia i Jedliny, naziści palili dokumenty związane z tajnym projektem w Górach Sowich. W widowisku uczestniczyło około 70 rekonstruktorów, wykorzystując efekty pirotechniczne, broń ciężką oraz pojazdy naziemne. Perełką Teatru Historii była wojna powietrzna, która rozegrała się pomiędzy replikami samolotów BF-109 oraz JAK-51. Jak to wygląda? Co
sprzęt różnorodny, bo od tak zwanej broni krótkiej, przez broń długą, broń maszynową, moździerze, motocykle, ciężarówki z okresu, no i przede wszystkim samoloty. Widowisko zostało docenione nie tylko przez widzów. Znalazło się wśród finałowej dwunastki ponad 60 nadesłanych zgłoszeń do plebiscytu wydarzenie historyczne roku 2012. Impreza ma szansę wypromować region Gursowich. By oddać głos na ostatnią tajemnicę Rize, wystarczy wejść na stronę widoczną na dole ekranu, wpisać adres e-mail i zaznaczyć wybrane wydarzenie. Organizatorzy czekają na głosy do 31 marca. Przypominamy również, że już niedługo czeka nas kolejna rekonstrukcja historyczna pod Pałacem Jedlinka. Widowisko Spalona Ziemia zostanie rozegrane 27 kwietnia tego roku. Tym razem organizatorzy przeniosą nas w czasy I wojny światowej. Nie zabraknie ciężkich dział i moździerzy, bitwy okopowej, szpitala polowego oraz repliki samolotu Fokker, którego pilotował słynny Czerwony Baron. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.